Ja uważam, że przede wszystkim szczepić się powinni wszyscy, którzy w ogóle rozsądnie myślą o swoim zdrowiu i życiu. A w przypadku pracowników służby zdrowia to jest o tyle istotne, że chronią, szczepiąc się przeciw grypie, chronią nie tylko siebie, ale także swoich pacjentów. Są dobre dowody na to na świecie, że w szpitalach, w których personel szczepi się, są po prostu lepsze wyniki, mniejsza śmiertelność pacjentów, więc moim zdaniem jest to kwestia również etyczna po stronie pracowników służby zdrowia. Przepisy dzisiaj pozwalają na to, aby pracodawcy sfinansowali te szczepienia i myślę, że powinno tak być. To nie są duże koszty, także ja uważam nawet, że jeśli miałoby być tak, że jako minister zdrowia apelowałbym o to, aby indywidualne osoby pomyślały o tym, żeby się zaszczepić, to zdecydowanie jestem tego zdania. Od wielu lat sam jako lekarz szczepiłem się. W tej chwili, w tym roku planuję, aby w Ministerstwie Zdrowia zrobić taką ogólną akcję i dla wszystkich chętnych pracowników Ministerstwa Zdrowia to szczepienie będzie dostępne. Wokół obowiązkowych szczepień jest tak dużo dyskusji w tej chwili, że nie sądzę, że warto otwierać kolejny front walki, ale jeszcze raz powtarzam, raczej należy zastanowić się, czy po prostu nie warto. Moim zdaniem warto. Każdy człowiek, który ma minimalne nawet wskazania do tego, aby zaliczyć się do tak zwanej grupy ryzyka, powinien niemal stuprocentowo decydować się na szczepienie. W chwili obecnej nie ma projektu wprowadzenia do ustawy obowiązku szczepień. Moje osobiste zdanie jest takie, że taki obowiązek szczepień dla personelu medycznego, pracującego na oddziałach immunosupresji, transplantacji, tam gdzie mamy pacjentów, którzy mają deficyty immunologiczne, powinien absolutnie być. Dlatego, że zwykły obywatel, który się nie szczepi, szkodzi sobie, ale niestety szkodzi też otoczeniu, bo potem on ma grypę i zaraża kolejnych. I czasem ci nawet, którzy może nie za bardzo na tą grypę zapadają, myślą, że nigdy nie zapadną, zawsze to może ich trafić, powinni się dla innych szczepić. I dlatego ja rok w rok kupuję szczepionki dla całej mojej 12-osobowej rodziny, którą szczepię i nie chorujemy. Choruje potem pół Wrocławia, bo jestem z Wrocławia, a moje wnuki, moje dzieci i ja sama nie choruję.